Wyjątkowi ludzie w niecodziennej misji zagranicznej stanęli przed ogromnym wyzwaniem logistycznym i ratowniczym w walce z żywiołem. Posiadając tak wykwalifikowaną sekcję ratowniczą, lubanianie mogą spać spokojnie i czuć się bezpiecznie. W ostatnim czasie Lubań wzbogacił się o nowe publikacje. Niedawno poznaliśmy życiorysy słynnych lubanian, pionierów ziemi lubańskiej. Teraz przyszedł czas na kolejną podróż czytelniczą. W dzisiejszym wideoinformatorze opowiemy o misji lubańskich strażaków w Grecji oraz o nowej pozycji wydawniczej Historyczne ciekawostki z Lubania i okolic Piotra Dumanowskiego. W sierpniu Grecję ogarnęły najgorsze pożary od lat. Sytuacja była niezwykle poważna, stąd na pomoc Grekom wyruszyli ratownicy z wielu państw. Z Polski skierowano tam dwa zespoły wyjazdowe z Wrocławia i Poznania, przygotowane do gaszenia pożarów lasów. W sumie Grekom pomagało prawie 300 polskich strażaków, w tym 7 z Komendy Powiatowej w Lubaniu. Nasi strażacy stanęli na wysokości zadania. Oprócz umiejętności, odwagi i sumienności pokazali pełną gotowość do służby. Dzień wcześniej akurat wybierałem się na swój urlop. Przed rozkaz trzeba było urlop przerwać, wytłumaczyć wszystko w domu, jechać na misję, na działania. No coś niezapomnianego, no nie ma co ukrywać. Długa podróż, ciężkie działania, długi powrót, 17 dni w sumie. Ja brałem udział w pierwszej ekipie, tak? Czyli 17 dni byliśmy na misji. No ciężko teraz tak też szczegóły powiedzieć, jednak no, na pewno nie do zapomnienia. Pierwsza grupa ratowników dotarła do Grecji po 3 dniach w trudnej podróży w kolumnie 46 pojazdów. Na miejscu nasi strażacy odpowiadali za zaplecze logistyczne, czyli m.in. obozowisko, prowiant, transport czy zabezpieczenie w paliwo. Dodatkowo byli również kierowani do działań gaśniczych. Dziś oprócz ryzykownych akcji wspominają wdzięczność Greków. Wyrazy uznania kierują w ich stronę również rodacy, w tym przełożeni. Ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować strażakom, którzy, że tak powiem, się tutaj zaangażowali w tę akcję, no bo nie ukrywam tego, że wyjazd, taki wyjazd za granicę kraju, gdzie tak do końca nikt nie wie, jak będzie przebywał, jak będzie wyglądał pobyt, czy to będzie 3 dni, czy to będzie 3 tygodnie, to naprawdę tutaj wielki szacunek w tą stronę tych strażaków chciałem skierować. Uczestników akcji ratowniczej czekają awanse i wyróżnienia. Podziękowania w imieniu wszystkich lubanian złożył również zastępca burmistrza miasta. Cieszymy się bardzo, że mamy tak dzielnych strażaków, którzy chcą nieść pomoc potrzebującym nie tylko u nas w kraju, ale także i za granicą. Wierzę w to, że doświadczenie, które nasi strażacy zdobyli na tej zagranicznej misji, pozwoli im jeszcze lepiej prowadzić działania tutaj na terenie naszego kraju. We wszelkich działaniach oprócz siły i zdrowia życzymy strażakom również szczęśliwych powrotów do domu. 10 września w lubańskim ratuszu odbyła się promocja książki Historyczne ciekawostki z Lubania i okolic autorstwa Piotra Dumanowskiego. Wydarzenie zgromadziło wiele osób, które zakup publikacji chciały wzbogacić o autograf oraz możliwość rozmowy z samym autorem. Książek opisujących lubańską historię jest coraz więcej. Dlaczego więc warto sięgnąć po nową publikację? Na pewno wyróżnia się pod wieloma względami, między innymi tym, że obfituje w bardzo obszerne, w zasadzie pozyskane najczęściej z rękopisów, teksty, oryginalne przedwojenne teksty. Dzięki temu czytelnik może zetknąć się po raz pierwszy z informacjami, które zasadniczo nigdzie indziej się nie pojawiają. Na spotkaniu autorskim Piotr Dumanowski opowiadał o pracy nad swoją drugą książką. Autor już dziś zaznacza, że nie zamierza spocząć na laurach i planuje kolejne wyzwania literackie, do czego zachęca również inne osoby. Materiałów ogólnie dotyczących historii miasta, okolic jest bardzo dużo w archiwach, w literaturze, w bibliotekach. Trzeba tylko czasu, pasji, zaangażowania i odrobiny chęci, no i żyłki detektywistycznej, która jest w takich sprawach bardzo potrzebna. Książkę wydaną przez Łużyckie Centrum Rozwoju można kupić w lubańskiej informacji turystycznej w cenie 35 zł.